Na pewno każdy puchar, każdy mecz o trofeum jest meczem szczególnym, natomiast to my podejdziemy do tego spotkania tak jak do każdego innego. Będziemy chcieli na pewno wygrać i zaprezentować dobrą siatkówkę. Może nie wygrać, jak powtarza na trener, tylko zagrać dobry mecz. Tak, będzie to wyjątkowy mecz dla PGS Krebełchatów, ponieważ po raz kolejny możemy wznieść puchar do góry, więc nie możemy się doczekać tego spotkania. Myślę, że wszyscy zrobimy, żeby ten puchar przyjechał do Bełchatowa. Myślę, że presja dla nas, dla PGS Krebełchatów, to jest codzienność, także będzie to spotkanie, w którym będziemy chcieli się zaprezentować, będziemy na pewno chcieli pokazać lepszą siatkówkę niż do tej pory. Tak, na pewno już na ten temat rozmawialiśmy, będziemy mieli jeszcze jedno wideo i wiemy, że musimy zagrać lepiej, ale też wiemy, że z każdym meczem będziemy grać lepiej, bo tak jak wszyscy mówią, potrzebujemy troszeczkę czasu, żeby dopracować wszystkie mechanizmy i mam nadzieję, że już w tym spotkaniu zaprezentujemy lepszą siatkówkę. Na pewno jesteśmy mądrzejsi o ten jeden mecz. Zagraliśmy 5 setów, można powiedzieć wręcz szkoleniowo. Mamy większy materiał i będziemy mogli dokonać głębszej analizy i mam nadzieję, że będzie ona na tyle korzystna, że podniesiemy puchar w środę. Tak, oczywiście może to być dla nas pozytywny kop do dalszej pracy. Wrócić z pucharem byłoby wspaniale, ale jeżeli tak się nie stanie, to też się nie załamiemy, bo w tym sezonie jest wiele jeszcze do wygrania, więc oczywiście mam nadzieję, że wygramy, ale czas pokaże, jak się stanie. To jest początek sezonu, my jesteśmy w dobrej kondycji fizycznej, mamy za sobą przepracowany okres przygotowawczy i myślę, że w żadnym wypadku nie ma mowy o zmęczeniu.